pierwszy raz słyszymy o Twin Peaks i jesteśmy bardzo ciekawi, co to jest. Jeszcze dosłownie 20... 1 minut. Chcieliśmy jeszcze kupić donaty, ale jest niedziela i tylko nie będzie Boba. Ale za to jest Leland. Czy Leland będzie nowym Bobem? A w ogóle ma być Mike? Nie wiem. W każdym razie nadal możemy jeszcze obstawiać, co się stanie. Co z McLachlanem? Przez 25 lat myślisz, że teraz mordował? Jezus, nie. My się wszystkiego dowiemy w tym odcinku już. Zostało 18 minut. Odliczamy. No. Ale chociaż jedną rzecz, którą byś chciał zobaczyć w tym odcinku, w tych najbliższych dwóch odcinkach. Oprócz tego, że jedzą pączki. Fajne są stawki komediowe, ale chciałbym, żeby rozwikływali zagadkę. Żeby było dużo czarnej chaty i żeby tą mitologię bardziej popchnęli, bo ja nadal nic tam nie wiem, o co chodzi. Wiem, że trochę o to chodzi, żeby nie wiedzieć, o co chodzi, ale troszkę bym chciała wiedzieć jednak. To jesteśmy po czterech odcinkach. I co? Zrozumiałeś coś? Bo nigdy wcześniej nie mam donata w życiu. Nie jest to dobre, ale... Trzecia próba nagrania, zamiast drugiego seansu mamy trzecie podejście. HBO Go tego nam nie ułatwiło. Miało poślizg dwugodzinny. Ja w ogóle mam wrażenie, że oni zapomnieli o tym, że mają dodać odcinki. I czego się dowiedziałeś? Nie no, coś tam się dowiedziałem. To jest herbata, a nie kawa. Postać grana przez Davida Lyncha, Gordon Cole, który wypowiada w czwartym odcinku znaczące słowa: nic z tego nie rozumiem. David Lynch tak naprawdę sam nam mówi, że niczego nie rozumie. Jesteś zadowolona z tych pierwszych czterech odcinków? Tak. Ja bardzo. Ja jestem bardzo zadowolona, ponieważ w tych pierwszych czterech odcinkach było bardzo dużo czarnej chaty. Po pierwszych 15 minutach pierwszego odcinka pomyślałem sobie, ta nowa seria zostanie znienawidzona. Za długie ujęcia, w których nic się nie dzieje, w którym niczego się nie dowiadujemy. Jak wyglądała pierwsza i druga seria, czyli też ostatecznie były niekończące się ujęcia, jakieś wydawałoby się, że bezsensowne sceny, akcja prawie nie szła do przodu. Póki co jest mało Twin Peaks, Twin Peaks. Mamy tylko troszkę takie sentymenty w postaci Jamesa, czy Shelley, czy Bobiego. Jeżeli coś się w ogóle dzieje w Twin Peaks, to rzeczywiście są to sceny z posterunku policji. Przede wszystkim oglądamy przedziwnie rozczłonkowaną historię Dale'a Coopera. Stało się to, co ostatecznie chyba wszyscy podejrzewali, czyli że zły Dale Cooper jest teraz nową reinkarnacją Boba. Zły Dale Cooper ma wrócić do czarnej chaty i bardzo tego nie chce. I nic nie wiadomo. Dużo się dzieje. Tylko rola Kyla MacLachlana, który już teraz jak naliczyliśmy, zagrał tak naprawdę cztery postacie, a nie wiadomo, co nas jeszcze czeka. Jego najnowsza, która się pojawiła w czwartym odcinku, jest chyba najlepsza, w zasadzie w trzecim i czwartym. Kilka takich scen, po których fanowi Twin Peaks pewnie zakręci się łezka w oku. To mam wrażenie, że niektóre ze scen wręcz są tylko po to stworzone, żeby wywołać taką nostalgię. Lucy i Andy konotują zupełnie inną rzeczywistość. To, co było w starym Twin Peaks takim romansem, kiczem, już w tej nowej serii są anachroniczni. Twin Peaks, tak jak przed 25 laty, był metaforą amerykańskiej telewizji i amerykańskiego społeczeństwa, nadal jest. Jest to powieść o tych starych przedstawicielach społeczeństwa, którzy być może nadal żyją w tej kiczowatej rzeczywistości opery mydlanej. To jest też zupełnie nowa telewizja. Jest dużo więcej brutalności, jest nagość, czyli to, co jest obecne we współczesnej telewizji, we współczesnych serialach. Czego im brakuje?
Chyba nadal trochę za mało starej ekipy. Cały czas bardzo, bardzo, bardzo wolno jesteśmy wprowadzani w tą całą akcję. W zasadzie w czwartym odcinku poznaliśmy dopiero niby główną bohaterkę tej całej serii, tak? Czyli nową funkcjonariuszkę FBI. Nie mamy pewności, czy to jest nowa główna bohaterka. To... Ale ona może mieć ciekawą rolę. Póki co jest strasznie seksualizowana, ale liczę, że coś z tego więcej. Znaczy to jest tak mocno podkreślane, że no, jest że to coś... z pewnością świadomy zabieg. To, co jest pokazane w Sekretach Twin Peaks, to jest spojrzenie na pewne przedziwne wydarzenia z historii Ameryki, na szał związany z ufologią, odnośnie od strony tego, co się działo w serialu. Nowe Twin Peaks jakby już jest faktycznie dość ściśle powiązane z książką i nawet już się pojawiły motywy z książki, czyli na przykład śmierć majora Briggsa, funkcjonariuszka FBI. No są ci kosmici, no chyba już nawet ich widzieliśmy. Możemy podziwiać Lyncha za to, że nie idzie na żadne kompromisy z producentami. Były tam jakieś zawieruchy, on ostatecznie rzucił ten projekt i całe szczęście takie drama Queen poskutkowało, bo faktycznie ten serial jest na wskroś lynchowski. Długie ujęcia, surrealizm, majaczenia, ale to wszystko jest tak pięknie zrobione, tak ciekawe, tak intrygujące, tak straszne. No to oglądaliśmy, no ja akurat tak oglądałam, ale z wielką przyjemnością. Początek trzeciego odcinka, to się razem zgodziliśmy, to jest chyba najlepsza wizja oniryczna w historii kina dla mnie. Jesteśmy zadowoleni? Tak. Chyba tak. Brakuje mi nowej muzyki Badalamentiego. Wszystko już są motywy, które wcześniej słyszeliśmy w Twin Peaks. Gdyby wymieniać minusy, to może za mało jest Twin Peaks. Tak. Inna sprawa, że zamiast tego dostajemy inne ciekawe rzeczy. Jesteśmy w Nowym Jorku, w Nevadzie. Teraz troszkę podróżujemy po Ameryce. Nieprzypadkowo, bo i też sekrety Twin Peaks sugerowały, tak, że ten świat może się rozszerzać. Twin Peaks też jest jednym z tych wyjątkowych, magicznych miejsc, gdzie właśnie dzieją się dziwne rzeczy. Wygląda na to, że Hawk będzie bardzo ważną postacią i to dziedzictwo indiańskie będzie też niezwykle istotne w tej części. Na razie to jest tylko tak zaznaczone leciutko, ale wygląda na to, że to będzie też bardzo ważna rzecz. To liczymy. Na razie Czarna Chata jest po prostu surrealistycznym odjazdem Lyncha, ale mamy nadzieję, że on to połączy jednak z tą mitologią indiańską. To chyba mocno interesuje akurat Frosta. Jest to serial wybitnie lynchowski, ale z drugiej strony właśnie bardzo dużo jest jednak z tej powieści. Myślę, że się chłopaki dogadali. Dobrze, że czytaliśmy. Polecamy. To wszystko, my idziemy spać. Do zobaczenia w następnym odcinku. W tym czasie możecie obejrzeć nasz poprzedni filmik o Obcym Przymierze. Tak. Dobranoc. Twin Peaks dał nam emocjonalnie kość.